To witam na dzisiejszej prezentacji tematu o sprawie Jarosława Ziętary. Sprawy, która pomimo upływu tak dużego czasu budzi do dzisiaj wątpliwości, emocje i jest dobitnym dowodem tego, z czym mamy do dzisiaj do czynienia, czyli z tym, jak funkcjonuje kapitalizm od samego początku. Sprawa Jarosława Ziętary była wielokrotnie opisywana, doczekała się także publikacji książkowej, ale nigdy też nie było szansy od samego początku rozwikłania tej sprawy od samego początku do końca. I opowiem o okolicznościach, w jakich Jarosław Ziętara działał jako dziennikarz, o śledztwie, które stało latami w miejscu, potem ruszyło, i o świadkach, którzy zeznawali na początku jedno, a potem wycofywali się ze swoich zeznań. No więc zacznę może od tego, że w 1989 roku nastąpiły przemiany w Polsce i ten proces przemian, czyli rozpoczęcia prywatyzacji majątku czy też wolnego rynku przyniosło falę różnych kryminalnych spraw, jak choćby sprawa już na samym początku, sprawa Fozu, sprawa Grobelnego i sprawę Art B, która też się później przewinie tutaj w mojej opowieści o poznańskim dziennikarzu. Jarosław Ziętara urodził się w 1968 roku w Bydgoszczy i zaczął studiować dziennikarstwo w Poznaniu. I już w trakcie studiów swój warsztat, swoją pracę zaczął jeszcze w okresie studiów. Zaczął w tygodniku Wprost i w Gazecie Wyborczej, a potem swoje losy, jak się potem okazało, ostatnie miesiące związał z gazetą nieistniejącą już od 14 lat, Gazetą Poznańską, którą wykupił. Co ciekawe, znany tenisista Wojciech Fibak. I właśnie już w okresie, tutaj pokażę, jak mniej więcej wyglądała szata graficzna, jeszcze jako Gazeta Poznańska była organem lokalnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, potem podzieliła los ogólnie mediów państwowych, został ten majątek PZPR podzielony i gazetę kupił właśnie Wojciech Fibak. I Jarosław Ziętara, tu jest to jego znane zdjęcie zrobione w redakcji. Pracował już wcześniej, rozpracowywał tematy, pracował nad tematami dotyczącymi afer gospodarczych. I w momencie, kiedy trafił do Gazety Poznańskiej, zaczął się interesować niejasnymi interesami dwóch panów, którzy do dzisiaj mają status jednych z najbogatszych biznes Polaków. To jest pan Aleksander Gawronik w latach 1993-1997 senator niezależny i Mariusz no właściciel, przepraszam, właściciel elektromisu. I właśnie ci panowie mają taką typową karierę biznesmenów z przełomu lat 80. i 90., a więc już zaczynają swoją karierę biznesową
w momencie, kiedy zostaje wdrożona reforma Wilczka, czyli zarządów premiera PRL Zbigniewa Messnera, zaczynają handlować, sprzedając, że tak powiem, mydło i powidło. Elektromis akurat, czyli firma tego pana, sprzedaje kosmetyki, od kosmetyków przez elektrykę, czyli tam komputery, sprzęt elektryczny. I co jest ciekawe, to tutaj wcześniej Aleksander Gawronik wyczuł koniunkturę i natychmiast jak uwolniono rynek, w sensie otworzono rynek, to on założył, kiedy można było zakładać prywatne kantory, to on nagle założył sieć kantorów blisko granicy z Niemcami, tak więc między innymi się na tym dorobił. I Jarosław Ziętara zaczął rozpracowywać tych dwóch panów ze względu na właśnie ich niejasne interesy, ponieważ w przypadku właściciela Elektromisu firma, która właśnie Elektromis miał kilka firm, spółek córek, które były drogą wyprowadzania pieniędzy i co było charakterystyczne dla tej sprawy właśnie związane było to ze sprzedażą alkoholu, ponieważ było to dobry, tam specjalizowano się w omijaniu akcyzy. Czyli po prostu pieniądze nie trafiały do Skarbu Państwa, tylko trafiały tylko bezpośrednio do samego właściciela Elektromisu. Aleksander Gawronik zaś zajmował się także różnymi, nie tylko walutami, ale również też kwestią sprzedaży alkoholu. I właśnie tych obydwu panów połączyła niechęć do Jarosława Ziętary, który zaczął coraz bardziej dokopywać się do ich kontaktów, do ich interesów. Obaj panowie byli zresztą związani z Służbą Bezpieczeństwa, a później Urzędem Ochrony Państwa, więc tutaj potem łop się będzie pojawiać w śledztwie dotyczącym okoliczności porwania i ewentualnego jeszcze wtedy brano zabójstwa Jarosława Ziętary. Co do właśnie pracy Jarosława Ziętary jako dziennikarza, tego jak co wiedział, jaką wiedzę posiadał, nie wiemy tak naprawdę nic. To też wynikało z tego, że Jarosław Ziętary nie opowiadał swoim kolegom i koleżankom z pracy, co wie, tylko działał na zasadzie, no można powiedzieć, na własną, że tak powiem, rękę, zbierając materiały, nawet docierając do magazynów Elektromisu na przedmieściach Poznania, gdzie dość mocno oberwał od ochroniarzy tejże firmy. I to był sygnał ostrzegawczy, mający go ostrzec, żeby zmienił temat swoich zainteresowań śledczych. I rzeczywiście do dzisiaj nie jest wiadomo, co tak naprawdę stało się z materiałami z jego śledztwa. One jakimś nie cudem, tylko po prostu prawdopodobnie zostały zabrane przez sprawców z jego mieszkania, bo przede wszystkim właśnie to był główny cel unicestwienia, czyli interes ich pracodawców, sprawców, czyli prawdopodobnie właśnie Elektromisu. I cała historia z zaginięciem Jarosława Ziętary i ewentualnie jego śmierci, bo jest z tego, co
Ostatnio wiadomo, to prawdopodobnie datą śmierci Jarosława Zientary jest 3 września. Więc 1 września Jarosław Zientara wychodzi ze swojego domu, mieszkania, w którym wynajmował mieszkanie z dziewczyną, czyli kamienicy przy Kolejowej w Poznaniu. I są świadkowie, którzy widzieli go, jak zostaje zgarnięty przez osoby, które w mundurach, że został zatrzymany, zgarnięty przez policję. No i to był ostatni moment, kiedy żywego widzieli świadkowie, tutaj okoliczni mieszkańcy. No i ślad się urywa. Jeszcze tego samego dnia zaginięcie zgłasza dziewczyna dziennikarza. No ale wszystko idzie, tak można powiedzieć, po grudzie. Sprawa oczywiście trafia do policji, sprawa pojawia się oczywiście w mediach. Dopiero tydzień po zaginięciu w gazetach, i sprawa zaczyna żyć własnym życiem. No i właściwie tak naprawdę nic nie wiadomo, dlaczego zaginął, co się stało. Zaniepokojeni są tylko koledzy i koleżanki z pracy oraz dziewczyna i rodzina Ziętary. Jego dziewczyna wspomina po latach, że od razu zwróciła uwagę na to, że powodem zaginięcia jej chłopaka może być sprawa, którym się zajmował. I policja oczywiście przez długi czas bagatelizowała te sygnały i zaczęły się pojawiać bardzo takie odciągające od głównego wątku, tak można powiedzieć, typowe, jeżeli się chciało bardzo szybko umorzyć tą sprawę, czyli poboczne wątki, a to, że związał się z Urzędem Ochrony Państwa, albo po prostu postanowił zmienić swoje życie i się wyprowadzić i nikomu nic nie powiedzieć. No i tak też tłumaczono jego rodzicom, tak tłumaczono jego rodzinie, jego dziewczyny. No wie pani, jak to jest. Chłopak chciał zmienić swoje życie i tak dalej, a wszystko nie wskazywało na to, żeby to miało mieć miejsce. I rzeczywiście sprawa od samego początku jest sprawą, by się wydawało, beznadziejną, bo nie wiadomo, kto dokonał tego. Wiadomo było, że to byli osoby udające policjantów, i właściwie od samego początku dziennikarze głównego mainstreamu nie wiązali to ze sprawą ani Henryka, ani pana senatora, późniejszego senatora Aleksandra Gawronika i pana Mariusza Eś, czyli szefa Elektromisu. I cały proces stał w miejscu, pomimo apeli środowiska dziennikarskiego, poznańskiego środowiska przede wszystkim, żeby sprawa w końcu została wyjaśniona od samego początku do końca. Co ciekawe, w 1993 roku Aleksander Gawronik zostaje senatorem niezależnym i tworzy taki klub senatorów niezależnych między innymi z profesorem Religą. I można powiedzieć, że od tego momentu
rozciąga się nad jego osobą parasol ochronny ówczesnego rządu SLD-PSL, co jest bardzo ciekawe. Oczywiście stawiano mu zarzuty, ale nie za sprawę Ziętary, tylko za sprawę przekrętów, bo muszę wrócić właśnie do wątku Arbi, bo to jest bardzo ciekawy wątek, że po ucieczce Baksik i Gąsiorowski, on został prezesem Arbi i jeszcze bardziej też dobił tą firmę różnymi przekrętami, wyprowadzaniem pieniędzy. Więc uchodził za bardzo bogatego, za bardzo w połowie lat, na przełomie lat, w sensie w latach 90. za bardzo wpływową, bardzo wpływowego biznesmena, polityka. I wokół niego, co jest rzeczą charakterystyczną dla lat 90., taką zmową milczenia. Wszyscy przebąkiwali, że on ma coś wspólnego z zaginięciem Ziętary, ale ten istotny moment, czyli te pierwsze miesiące, tygodnie, miesiące, lata, sprawa stała w miejscu, więc tak naprawdę najważniejsze dowody zostały zatarte. Była taka zmowa milczenia. Nawet media głównego nurtu, czyli Gazeta Wyborcza, Tygodnik Wprost, Tygodnik Polityka, bardzo niewiele o tym pisały, niewiele się interesowały. Dopiero kiedy Gawronik przestał być senatorem w 1997 roku, zaczęto o tym coraz głośniej mówić, ale co ciekawe, zaraz po wznowieniu śledztwa w 1998 roku z przyczyn, że tak powiem, prawnych umorzono to śledztwo, a w 1999 roku uznano Ziętarę za osobę zmarłą. Dzięki temu rodzina mogła postawić mu symboliczny grób na jednym z bydgoskich cmentarzy. I właściwie był jeszcze tam apel w sprawie Ziętary w programie 997, ale bez większego efektu. I sprawa zostaje umorzona, Ziętara zostaje uznany za osobę zmarłą i sprawa ląduje w archiwach wymiaru sprawiedliwości i policji na 12 lat, kiedy w 2011 roku pojawiają się świadkowie, i to bardzo ważni świadkowie, mówiący dokładnie o całym przebiegu wydarzenia 1 września. I zaczyna się wznowienie śledztwa. A mianowicie, kim są ci świadkowie? Otóż ci dwaj świadkowie to ochroniarze szefa Elektromisu, którzy mieli być tymi właśnie mężczyznami przebranymi za policjantów, którzy mieli zawieźć Ziętarę do magazynów Elektromisu na przedmieściach Poznania. To jest właśnie to miejsce. Tam wymusić torturami na Ziętarze powiedzenia, co on wie na temat interesów szefa Elektromisu i też Gawronika, który był ponoć bardzo cięty na to, co jest celem zainteresowania dziennikarza. No i z ostatnich informacji wiadomo, że Ziętara miał nie zginąć, a to był wypadek przy pracy i prawdopodobnie Ziętara został dźgnięty nożem. Nie wiemy tego, bo prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo, że jego ciało zostało rozpuszczone w kwasie. I właściwie te zeznania na nowo rozbudziły dyskusję na temat tego, jak funkcjonowało
wówczas państwo, dlaczego popełniono tak ewidentne błędy. Świadkowie opowiadają dokładnie, jak to miało miejsce. Więc dostali polecenie od swojego szefa, czyli Mariusza Eś, który zleca im wywiezienie do tych pomieszczeń magazynowych. Tam jest torturowany, bity. W tym czasie zabierają klucze ludzie szefa elektromisu do mieszkania Ziętary, wchodzą do tego mieszkania, wynoszą wszystkie dokumenty, materiały, które on ma na temat elektromisu i interesów pana Gawronika. I potem dochodzi właśnie do zamordowania. Jeden ze świadków podaje to datę 3 września i postanowiono, żeby ciała nie znaleziono, to rozpuszczenie go w kwasie. Dlatego też to jest bardzo racjonalne, że nie znaleziono, to się wszystko jakby składa w całość, że nie znaleziono ciała. No i w 2014 roku wracamy do byłego senatora, biznesmena, czyli pana Aleksandra Gawronika. Zostaje on postawiony przed sądem. Najpierw zostaje zatrzymany na pół roku, potem postawiony jest przed sądem. Prokuratura, sprawa w ogóle zostaje przeniesiona do Krakowa z Poznania i świadek, którym jeszcze pojawia się trzeci świadek, którym jest były funkcjonariusz najpierw SB, potem UOP, właśnie opowiada dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem, potem wycofuje zeznania, wali się cały akt oskarżenia prokuratury i Aleksander Gawronik wychodzi z więzienia i sytuacja jest taka, że odpowiada do obecnego momentu, odpowiada z wolnej stopy przed sądem. I właściwie jest taka, że tak powiem, konkluzja całej tej sytuacji, że pierwsze mamy bardzo, że to jest sprawa wyjątkowa, bo tego trzeba zacząć, że to jest jedyny dziennikarz, który zginął za swoją pracę, za swoją dociekliwość, chcąc dowiedzieć się, jak wygląda podręcznikowo, już to wiemy, że wówczas to tak nie za bardzo miano pojęcie, dochodziło się do pieniędzy na początku III Rzeczpospolitej. Drugie, że państwo zrobiło wszystko, żeby tą sprawę umorzyć, zamknąć i rzucić w niepamięć. Jest to także wstydliwa historia dla mediów głównego nurtu liberalnego, które uważały, że to sobie po prostu smarkacz, młody dziennikarz wyjechał i teraz wszyscy się muszą o niego martwić, bo zapomniał powiedzieć, że rzucił wszystko i zaczął nowe życie. Więc jakby nawet jeżeli wiedziano, kto jest tym sprawcą, to robiono wszystko, żeby tą sprawę umorzyć albo robić wszystko, żeby te dowody się nie pojawiły. I rzeczywiście rola świadków tutaj jest taka chwiejna. Oni jedno mówili na początku wznowienia śledztwa, potem zmieniali zdanie. I jedno jest już na pewno pewne, że znaleziono w czasie badań mikrobiologicznych ślady krwi Ziętary na ścianach, po tylu latach, na ścianach wnętrza jednego z tych budynków. Bo też trzeba powiedzieć, że elektromis już nie istnieje od 1995 roku. I że nie ma jego ciała i już
pewnie nie zostanie znalezione. I właściwie tak naprawdę są, prokuratura i sąd dysponują takimi sprzecznymi ze sobą zeznaniami. I to jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, która nie pomaga tej sprawie. Mianowicie Ziętara kilka tygodni, dni przed porwaniem i zabójstwem był widziany z pewnym obywatelem z dawnego Związku Radzieckiego, który był na usługach pana Mariusza Eś. I ten człowiek prawdopodobnie nie żyje, więc osoby bezpośrednio, pośrednio związane albo po prostu zmarły śmiercią naturalną, albo zginęły w wypadku drogowym. W dość dziwnych okolicznościach, znaczy po prostu kiedy zaczęła się, wznowiono śledztwo, właśnie tuż przed wznowieniem albo w trakcie, parę osób związanych ze sprawą Sławomira Ziętary zginęło w tajemniczych okolicznościach i wielu ma bardzo wątpliwości co do tego, czy przypadkiem im ktoś nie pomógł. A ten właśnie Rosjanin zmarł z portretu pamięciowego, zmarł śmiercią naturalną. I co jest bardzo istotne, ta książka jeszcze jest że tak powiem, w obiegu. To jest książka Kazimierczaka i Talagi, którzy byli kolegami Ziętary z redakcji Gazety Poznańskiej i oni latami walczyli o wyjaśnienie tej całej sprawy. No, symboliczna jest ta okładka z zakrytymi ustami Ziętary, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, sprawa Ziętary była też takim sygnałem, myślę, czego mają dziennikarze nie poruszać. A więc dziennikarze nie mają poruszać spraw gospodarczych, spraw ekonomicznych, czyli spraw, jak elity nowo tworzącej się III Rzeczpospolitej doszły do tych pieniędzy. On za to zapłacił cenę i myślę, że bardzo wielu dziennikarzy, nawet jeżeli mieliśmy potem różnych dziennikarzy śledczych, to jednak myślę, że jego śmierć tak naprawdę zabiła dziennikarstwo dziennikarstwo śledcze i co jest istotne, odtąd mamy takie dziennikarstwo stricte zajmujące się polityką, jakimiś rzeczami nieistotnymi, a myślę, że gdyby sprawa została ujawniona, to mogłaby pokazać, jak właśnie można właśnie dorobić się na państwowym majątku lub na przekrętach do spółki z policją, prokuraturą i władzami centralnymi i samorządowymi. I co jest bardzo ciekawe, jest w jakimś sensie podobieństwo losów Ziętary do sprawy Jolanty Brzeskiej, jeśli chodzi o ich śledztwa w sprawie ich śmierci. Obaj giną w tajemniczych okolicznościach. Wszyscy mniej więcej wiedzą, kto za ich śmiercią stoi, a robi się wszystko, żeby sprawę ukręcić u łba, zamieść pod dywan, ponieważ prawdopodobnie oboje weszli w interes bardzo ważnych ludzi, gdzie robi się bardzo duże pieniądze. I co jest też charakterystyczne dla tych obu spraw, no, akurat sprawę Ziętary też próbowała grzać prawica, ta bardziej negatywnie nastawiona do III RP. Na sztandary Ziętary wzięły sobie media prawicowe, typu W sieci, Do rzeczy, jeszcze wcześniej PC i różni właśnie dziennikarze zatroskani o los Polski, Polaków w cudzysłowie. I tak naprawdę, podobnie jak sprawę Jolanty Brzeskiej, chciał, że tak powiem, na swoje potrzeby użyć Zbigniew Ziobro, bo podobnie też tak zaczynał sprawę z Ziętarą, że to jest największe morderstwo III RP, że to jest wstyd i hańba. I jak widać, sprawa tak samo stoi w miejscu.
Co do obydwu panów, Mariusza Eś i Aleksandra G, albo Gawronika, to sprawa jest taka, że oni sprzedali swoje firmy, które były były celem zainteresowania Ziętary. No i tak, Elektromis zainwestował w coś takiego jak Biedronka i potem Żabka, ale to były czasy już po Elektromisie. W 1995 roku pan Mariusz Eś sprzedał je Jeremy'emu Martens, więc mamy właśnie początek działalności sieci Biedronka. Potem założył Żabkę, którą sprzedał, chyba już nie pamiętam, firmie AIG, coś takiego. Już nie pamiętam do nazwy. I potem wyszedł jeszcze przekręt, kiedy próbował to samo zrobić z siecią Małpki. Założył sieć Małpkę i sprzedał, ale ponoć kontrahent poczuł się oszukany i ta sieć została zamknięta. No, oczywiście obaj panowie mówią, że nie mają nic wspólnego ze sobą, w ogóle się nie znali, bo przypomnę, że połączyła ich sprawa właśnie Ziętary i dlatego razem wspólnie działali. I nazywają to, że że to jest zemsta ich dawnych ochroniarzy, że nie ma dowodów, że oni uczciwie się dorobili pieniędzy i są jak najbardziej krystalicznie czyści, a sprawę Ziętary, jak to zawsze mówią sprawcy w III RP, słyszeli tylko z mediów.